Zgadnij i połącz. Ta gra ma dwa poziomy trudności. Możesz wybrać zadanie łatwiejsze albo zmierzyć się z trochę trudniejszym. Gra trudniejsza. Pomóż nam w rozwiązaniu pierwszej zagadki Tricka. Połącz gady z pasującymi do nich elementami. Klikając na kartę, otworzysz ją i usłyszysz podpowiedź. Odkryte i pasujące do siebie karty znikną, a ty możesz szukać kolejnych par. Jeśli nie uda ci się dopasować kart, zostaną one znów zakryte, ale spróbuj je jednak zapamiętać. Jeśli będziesz chciał przypomnieć sobie zagadkę, kliknij na odkrytą kartę. No to zaczynamy! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Kamienie rozcierające pokarm w żołądku połykał Diplodok. Diplodok połykał kamienie rozcierające pokarm w żołądku. To nie takie trudne. Parazaulow przez wyrostek na głowie wydawał sygnał rozpoznawczy. Dilofozaur chwalił się samicom i rywalom swymi grzebieniami. Brachiozaur sięgał do wysoko rosnących liści. Dilofozaur chwalił się samicom i rywalom swymi grzebieniami. Bardzo dobrze! Spinozaur miał paszczę jak krokodyl. Właściwy wybór! Pterozaur latał nisko nad wodą i polował na ryby. Allozaur przytrzymywał ofiary krótkimi, silnymi łapami. Triceratopsa chroniły przed drapieżnikami trzy rogi. Właściwy wybór. Tyranozaur miał najdłuższe i najostrzejsze zęby. Pterozaur latał nisko nad wodą i polował na ryby. Doskonale. Liście były przysmakiem brachiozaura. Bardzo dobrze! Tyranozaur miał najdłuższe i najostrzejsze zęby. Sygnał rozpoznawczy wydawał przez wyrostek na głowie Parazaulow. O to chodzi. Najdłuższe i najostrzejsze zęby należały do tyranozaura. Dobra robota! Krótkimi, silnymi łapami trzymał swe ofiary allozaur. Tak, tak, tak. Jak hot dog wyglądał mózg stegozaura o małej głowie. Właściwy wybór. Znakomicie! Teraz nie tylko wiemy, jak wyglądały niektóre z dinozaurów, ale także znamy ich cechy charakterystyczne. Jeśli chcesz zagrać jeszcze raz, kliknij na strzałkę. Jeśli chcesz wrócić do krainy, kliknij na drogowskaz. Wróć do krainy. Niezłe jaja. Ta gra ma dwa poziomy trudności. Możesz wybrać zadanie łatwiejsze albo zmierzyć się z trochę trudniejszym. Gra trudniejsza. Tric
Fricek poprosił nas, abyśmy uporządkowali różne skamieniałe jaja dinozaurów. Przeciągnij je myszką w odpowiednie miejsce zgodnie ze słyszanymi poleceniami. Jeśli będziesz chciał przypomnieć treść polecenia, kliknij na Bodzia lub Paulinkę. Do dzieła! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie! Postaw obok Bodzia wszystkie jaja, które mają kropki, a obok mnie te, które mają popękaną skorupkę. Obok Paulinki połóż jaja popękane i w łaty, a obok mnie wszystkie jednolite i w kropki. A teraz podziel jaja tak, abyśmy z Paulinką mieli ich porówno. Sobie z tym poradziłeś. Wszystkie jaja są uporządkowane. Jeśli chcesz zagrać jeszcze raz, kliknij na strzałkę. Aby wrócić do krainy, kliknij na drogowskaz. Wróć do krainy. Podwieczorek olbrzyma. Ta gra ma 2 poziomy trudności. Możesz wybrać zadanie łatwiejsze albo zmierzyć się z trochę trudniejszym. Fricek powiedział nam, że większość dinozaurów roślinożernych miała, tak jak ten brachiozaur, długie szyje po to, aby móc sięgać jak żyrafa do najwyborniejszych liści drzew. Pomóż Paulince, aby wskazała brachiozaurowi tylko te liście, na których pojawią się litery należące do wyrazu, który wymieniła Paulinka. Jeśli litera na liściu należy do podanego wyrazu, kliknij na nią. Jeśli chcesz ponownie usłyszeć wyraz, który masz ułożyć, kliknij na Paulinkę. Do dzieła! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Wyraz, który musimy ułożyć, to pył. Py. Hurra! I. Hurra! Ły. Hurra! Bardzo dobrze. Spróbuj odszukać litery z wyrazu jajo. I. Hurra! A. Hurra! I. Hurra! O. Hurra! Bardzo dobrze. Spróbuj odszukać litery z wyrazu pazur. Py. Hurra! A. Hurra! Z. Hurra! U. Hurra! Ry.
Hurra! Doskonale! Ostatni wyraz, którego liter szukamy, to dinozaury. Dy. Hurra! I. Hurra! Ny. Hurra! O. Hurra! Z. Hurra! A. Hurra! U. Hurra! Ry. Hurra! I. Hurra! Brawo! Udało ci się ułożyć wyrazy i wykonać to zadanie. Jeśli chcesz zagrać jeszcze raz, kliknij na strzałkę. Aby wrócić do krainy, kliknij na drogowskaz. Wróć do krainy.